Cześć. Jeśli spotykamy się w tym wideo, to znaczy, że słowo overlock jest Ci bardzo dobrze znane i że prawdopodobnie masz już w ogóle jakiś tego typu sprzęt w domu i chcesz go wymienić na lepszy model, albo szyłaś do tej pory na warsztatach, pożyczyłaś od kogoś overlocka i generalnie wiesz, o co w tej zabawie chodzi. W tym wideo chciałabym Ci pokazać serię bardzo solidnych i mocnych konstrukcyjnie overlocków marki Yuki, a mianowicie model 644 i 654. Oba overlocki są postawione na tej samej metalowej konstrukcji i różnią je pewne delikatne niuanse, które czasami ciężko jest wyłapać ze sklepowych tabelek wypełnionych parametrami. Obydwa modele są postawione na solidnych metalowych konstrukcjach i to, co je różni, to pewne niuanse i detale, które czasami bardzo ciężko jest wyłapać z sklepowych tabelek wypełnionych parametrami. I to, co teraz Ci pokażę i to, co Ci opowiem, to właśnie te różnice i to od razu udzieli Ci odpowiedzi na pytanie, czy model 644 jest modelem dla Ciebie, czy może model 654 jest modelem dla Ciebie. Zatem zaczniemy od różnic, a potem wrócimy do podobieństw i może dzięki temu uda Ci się podjąć właściwą decyzję, która będzie najlepiej dopasowana do Twoich potrzeb. Patrząc od frontu, maszyny są w zasadzie identyczne, natomiast jak udamy się na prawy bok, to już widzimy, że jeden overlock jest troszkę inny od drugiego. W modelu niższym 644 mamy po prostu tutaj na dole włącznik on-off i koło zamachowe. Natomiast w modelu wyższym 654, owszem, również mamy włącznik on-off, ale mamy też wartość pośrednią. I to rozwiązanie pozwala nam na szycie z włączonym światłem albo z wyłączonym światłem. Koło zamachowe i dwa pokrętła. Pierwsze, wyższe, to umiejscowione wyżej, jest pokrętłem do regulowania długości, inaczej gęstości ściegu, natomiast to pokrętło niżej jest pokrętłem do regulacji prędkości pracy transportera przedniego. To, że nie widzisz teraz tych pokręteł w modelu 644, nie oznacza, że tych funkcji w nim nie ma, bo oczywiście są, ale to sterowanie jest ukryte i zaraz Ci pokażę gdzie. W niższym modelu tutaj znajduje się regulacja prędkości pracy transportera, natomiast regulacja długości, inaczej gęstości ściegu ukryta jest tutaj. I uwaga, najpierw musisz odkręcić pokrętło i dopiero możesz nim ruszać i zmieniać długość. Po wybraniu wartości dokręcasz pokrętło. Obydwa overlocki posiadają oczywiście wbudowany nóż. I oczywiście, co jest standardem, możemy regulować jego położenie. To znaczy, możemy ten nóż albo przysunąć bliżej stopki, albo odsunąć dalej od stopki. Ale w 654 będziemy mogli to zrobić bardzo intuicyjnie i przede wszystkim bardzo precyzyjnie. To znaczy, mamy pokrętło, które ma od razu wskazane wartości. I widzimy, teraz nóż się odsunął, a teraz się przysunął. W przypadku overlocka 644, czyli modelu niższego, mamy również do dyspozycji pokrętło, które wygląda troszeczkę inaczej, no i też nie ma wartości numerycznych, więc musisz wiedzieć, wyczuć, zbadać, jak ma być ustawiona ta głębokość. Kilka słów o różnicach w nawlekaniu. Obydwa modele mają kolorowy system nawlekania nici, to znaczy każda droga dla każdej nitki będzie posiadała swój kolor oraz na pokrywie znajduje się i w jednym, i w drugim overlocku ściąga, który kolor jak ma przebiegać i o co ma się zaczepiać, żeby overlock był nawleczony prawidłowo i budował prawidłowy ścieg. Ale jest pewien niuans, który będzie te overlocki różnić, a mianowicie w przypadku chwytacza dolnego, czyli podzespołu, który nawlekamy czerwoną ścieżką, nawlekamy go w 100% manualnie. I jest tutaj taki jeden schowany element, który musimy nawlec pensetą. I podajemy sobie nitkę z jednej strony, musimy otworzyć pokrywę boczną, złapać tę nitkę, podać sobie znowu i dopiero w dużym skrócie mamy ten chwytacz nawleczony. Natomiast w przypadku Yuki 654 mamy pewną pomoc, a mianowicie w procesie nawlekania, będąc już na tym etapie, nie musimy pensetą podawać sobie nitki tam do tyłu, otwierać pokrywy, łapać tej nitki.
tylko mamy coś takiego jak nawlekacz chwytacza dolnego. I po naciśnięciu przycisku wysuwa nam się haczyk, w który wkładamy nitkę, następnie wracamy z pozycją nawlekacza do tyłu i nitką nawlekamy już tylko oczko, więc jest dużo, dużo łatwiej. I teraz, żeby nie być gołosłowną, mam przygotowany model, który pracuje na naszych warsztatach już od 5 lat, co widać w niektórych miejscach. Ale to dobrze, bo zobaczycie, że nawet w momencie, w którym dam mu do szycia grubsze materiały lub średnio grube, ale złożone na więcej niż jedną warstwę, to on sobie z tym bez problemu poradzi. Zaczniemy od podstawowego ściegu trzynitkowego, bo tak naprawdę z tego ściegu korzysta się najczęściej, zaraz obok ściegu czteronitkowego. Podsumowując testy, obydwa overlocki naprawdę po wielu latach użytkowania ich na bardzo różnych polach eksploatacji dają sobie radę zarówno ze skórą, materiałami tapicerskimi, takimi jak na przykład welur czy ekozamsz, z materiałami cienkimi. Bez problemu, jeśli chodzi o rodzaje ściegów, wykonasz wszystkie ściegi obrzucające trzynitkowe, czyli wąskie i ścieg szeroki, a przez wąskie mam również na myśli oczywiście rolowanie i mereszkę, czyli obrzucanie bardzo takich delikatnych, wiotkich materiałów, jakichś falban w letnich sukienkach, czy firanek, czy na przykład welonów. Poza ściegami trzynitkowymi do obrzucania masz też do dyspozycji ściegi dwunitkowe do obrzucania i ściegi czteronitkowe do jednoczesnego obrzucania ze zszywaniem. To tyle z podsumowania takiego teoretycznego naszej wcześniejszej praktyki. Jeśli chodzi o podobieństwa, bo różnice już znasz, to obydwa overlocki mają silnik o mocy 105 W i maksymalną prędkość 1500 ściegów na minutę. I to może jeszcze nie mówić Ci za wiele, dlatego podam inną liczbę dla porównania. Niższe modele overlocków zamykają się zwykle z ilością 1300 ściegów na minutę, więc ta seria 644 i 654 jest serią troszkę szybszą. Oczywiście z kolejnych podobieństw mamy w obydwu overlockach do dyspozycji regulację docisku stopki, regulację prędkości pracy transportera, co będzie nam pomagało w zapobieganiu marszczeniu lub rozciąganiu krawędzi materiału.
Mamy do tego również regulację długości, inaczej gęstości ściegu, regulację szerokości cięcia noża, czyli wszystko to, co jest po prostu super ważne, istotne i przydatne z praktycznego punktu widzenia. No i podsumowanie teraz, bo obiecałam, że podpowiem, dla kogo jest jeden model, a dla kogo jest ten drugi. Jeśli chodzi o 654, biorąc pod uwagę wszystkie udogodnienia, które Ci pokazałam, 654 na pewno jest overlockiem dedykowanym dla wymagającego użytkownika, któremu przydają się, czy są potrzebne dodatkowe udogodnienia, wygoda pracy, nie tracenie czasu na otwieranie pokrywy, szukanie jakichś dodatkowych ustawień i próbowania ich, tak jak pokazywałam w przypadku tej regulacji szerokości cięcia noża. Natomiast 644 jest dla tych, którzy w zasadzie dotykają pokrętła, już wiedzą, do czego ono służy i są w stanie po prostu na wyczucie, bo posiadają tak dużą praktykę i wiedzę, że bez problemu sobie poradzą z tymi ustawieniami i nie chcą po prostu dopłacać za coś, co nie do końca im się przyda. Tym bardziej, że różnica kwotowa między jednym a drugim overlockiem, no jakaś jest. Nie zmienia to zupełnie postaci rzeczy, że obydwa overlocki są dedykowane dla tych, którzy albo zaczynają i wiedzą, że będą szyli bardzo dużo i potrzebują w związku z tym mocnego i solidnego overlocka, mają na przykład w zamiarze rozpocząć jakąś małą działalność zarobkową, w związku z czym eksploatacja tego sprzętu będzie na pewno na wyższym i takim częstszym poziomie niż amatorskie szycie. Natomiast 644 jest overlockiem, który jest w 100% dedykowany po prostu jako sprzęt wspomagający do małych pracowni krawieckich, do szkół, gdzie odbywają się warsztaty, gdzie to natężenie jest bardzo duże. Czyli reasumując, cała seria dla wszystkich tych, którzy wiedzą, że będą szyć i eksploatować sprzęt, bo to naprawdę solidna japońska robota. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, standardowo zostaw komentarz i koniecznie pamiętaj o subskrypcji naszego kanału. To czerwony przycisk, który znajdziesz poniżej tego wideo. I dla wszystkich tych, którzy się zastanawiają nad zakupem, a boją się, że sobie nie poradzą z nawlekaniem, to te overlocki są przynajmniej u nas dostępne z instrukcją obsługi, którą prowadzę ja. Do zobaczenia w następnym materiale wideo. Bye!